potencjalizacji wykorzystujemy m.in. leki normotymiczne pierwszej generacji. Lit, karbamazepina, walproiany oraz drugiej generacji, do których zaliczamy na przykład lamotryginę i neuroleptyki atypowe. Prawda, pani Moniko? Pani Moniko? Oczywiście, panie profesorze. Lit, karbamazepina, walproiniany, lamotrygina oraz neuroleptyki atypowe. Metaanaliza badań kontrolowanych wykazuje, że lit w porównaniu z placebo jest bardziej skuteczny w potencjalizacji. Średni odsetek. Pani Moniko, nie przegrała pani. Wróciła pani, bo potrzebuje pani pomocy. Nie musi pani już walczyć. Tym razem leki będą łagodniejsze. Wyciszy się pani. Proszę sobie pozwolić na słabość.
Nie musi pani już walczyć. Proszę sobie pozwolić na słabość.